To ja witam Państwa. Jestem bardzo zadowolona, że zaprosiliście mnie Państwo tutaj, żeby opowiadać o Syrii. Przedstawię się najpierw. Karima Kanio, tata Syryjczyk, muzułmanin, mama Polka, katoliczka. Właściwie urodziła się tu w Warszawie i pochodzę właśnie z Radości. I jest pochowane właśnie tutaj na cmentarzu, też w Radości, co jest takie bardzo dla mnie mile, że dzisiaj w ogóle się tutaj znalazłam. Jestem w Polsce od 4 lat. W ogóle urodziłam się w Syrii, w Aleppo. Wychowałam się w Syrii. Mama mówiła do nas po polsku i dlatego mówię po polsku. Od 4 lat przyjechałam z mężem, z dziećmi do Polski. No i musiałam zostać na względu na sytuację, co się wydarzyło w Aleppo, szczególnie w Aleppo, tak? Bo był ten napad na Aleppo taki straszny. Mi kazali tu zostać, mam tutaj brata, co mi też kazał zostać z dziećmi i z mężem. No i zostałam i już 4 lata jestem tutaj w Polsce. Mam zaszczyt dzisiaj, żeby troszeczkę opowiadać o Syrii. Nie wiem, kto z Państwa był w Syrii albo... Tak? O, jak miło, bardzo miło. A kiedy Pani była? No to 2010 rok, 11, a jeszcze wcześniej. Aha, no jak miło, a gdzie Pani była? W Damaszku, w Aleppo? No super, brawo. I jak się podobało? A rzeczywiście, że tam terroryści mieszkają? No, ja też przez całe mojego życia, też 40 lat tam żyłam, też jakoś nie czułam, nie odczuwałam w ogóle, że, no, że coś takiego w ogóle się wydarzy, że w ogóle będzie taka wojna. No, Syria, no to tak jak tutaj, no jest tak, przepraszam, tutaj uciekło. Dzisiaj będziemy opowiadać troszeczkę o kulturze syryjskiej. Dlaczego mozaika? Bo Syria jest taka duża mieszanka. Mieszanka ludzi, co różne religie tam mieszkają, czy chrześcijanie, albo muzułmanie, durzyci, niewierzący, w ogóle jezydzicy, Żydzi też żyli do 50 roku życia. Dużo łam religii, zaraz będziemy o tym opowiadać. Flaga syryjska właśnie była legalna, teraz jest taka. Rebelianci chcieli też zmienić tą flagę, ale na razie legalna syryjska flaga jest taka. Syria, w Syrii to jest malutki kraj, tak? Znajduje się obok Turcji, ale mówią ludzie w nim po arabsku. Język w Syrii to jest arabski, mimo że niektóre miejscowości w Syrii malutkie, tak jak Malula jest takie miasto, co się w nim mówi po aramejsku. Aramejsku to jest język, co w nim mówił Jezus, właśnie. Mhm. W Syrii jest wszystko, to znaczy jest morze, są góry, jest pustynia i są oliwki, góry oliwkowe i różnie jest. W Syrii tak jak się, czasami tak się wydaje, że to jest arabski kraj, że wszyscy chodzą w chustkach i tak dalej. To nie jest tak. Niektórzy chodzą w chustkach, niektórzy na czarno ubrani, niektórzy bez chustek, niektórzy w krótkich spódniczkach chodzą, niektórzy na plażę w kostiumach. To jest bardzo różnie. Nawet na plaży można znaleźć takie plaże, co nie można na przykład w ubrania się kąpać w morzu. Są takie plaże, co nie można w kostiumie się kąpać w morzu, więc też plaże są takie podzielone. Niektóre można chodzić w kostiumach, niektóre bez kostiumów. To znaczy bez, to znaczy w takich kostiumach. Znaczy całkiem bez w Syrii akurat nie ma. To jest zabronione. Z tym kąpianiem chodzi mi o to, że bez kostiumu, to znaczy, że w taki burkini, o tak jak się mówi, tak? Czyli takie ubrania całe, no bo niektórzy się po prostu ubierają, nie rozbierają się. O, tak można powiedzieć. No, w Syrii tradycja, to zależy od... W ogóle na tym pasku, obok morza, no to mieszkają więcej tacy otwarci ludzie, więcej, mniej tych chustek na głowie, tak? Ludzie tak chodzą bez chustek raczej więcej. No, znane są te chlebki, jak się jedzie właśnie nad morze, no to są góry, jest morze. Góry są różne, tak jak tutaj właśnie takie oliwkowe są, albo nad morze od razu. Więc
krajobrazy są piękne nad morze, tak? I ten pasek jest, no na szczęście, ten co jest nad morze, to nie jest, znaczy nie ma w niego wojny. Czyli jak ktoś pochodzi z tego paska, co jest nad morze, to po prostu powie, że w Syrii nic się nie dzieje, jest spokój i wszystko w porządku, tak? Ale to jest taki pasek, co w nim żyło około 200 tysięcy ludzi, a teraz mieszka w nim 4 miliony. Więc bardzo dużo uchodźców poszło z reszty Syrii, poszło nad morze, tak, no bo tam jest większy spokój. No i na pustynię też jest pustynia duża w Syrii, bardzo duża pustynia, co zajmowała właśnie teraz przez jakiś czas państwo muzułmańskie się tam dostało i tam są właśnie, ropa jest tam, tak, czyli te... Tak, i u Beduinów oczywiście, jak ktoś trafi do Beduinów, no to co najmniej musi siedzieć u nich 3 dni, musi być gościany 3 dni, bo takie tradycje są. Są wyścigi różne, na przykład konie albo wielbłądów, zabytków jest bardzo dużo w Syrii. Ubiory też się bardzo zmieniają na pustyni, czyli ludzie nad morze chodzą inaczej. W takich miastach dużych, tak jak Aleppo i Damaszek, to chodzą inaczej. Na wsi to też inaczej, na pustyni też inaczej. I to zależy, jaka grupa ludzi żyje w każdym miejscu w Syrii. Jaka religia jest w Syrii w ogóle, ogólnie? Ogólnie większość ludzi to wierzy w wiary muzułmańskiej. Sunnici są właściwie najwięksi. To jest 60% prawie, tak? Ale chrześcijanów też jest dużo bardzo. Tak, prawie 10% właśnie chrześcijanów i to z różnych łam religii chrześcijanów, czyli prawosławnych jest, Ambat, Kaldan, ortodoksi, bardzo dużo kościołów, szczególnie w Aleppo. Aleppo to było takie miasto, tam gdzie moja mama właśnie tak wybrała, bo moja mama jak pojechała do Syrii, to najpierw mieszkała w takiej innej miejscowości, w Idlib, bo tata pochodzi z takiej radykalnej rodziny. I jakoś, no trudno to jej było tak na początku i ponoć tak bardzo nie wytrzymała i zastanowiła, że jednak w tej miejscowości nie będzie żyła. No i później zastanowili, że się przenoszą gdzieś indziej, właśnie do Aleppo. I mieszkała w takiej miejscowości, co dużo chrześcijanów, muzułmanów mieszkała, Kurdów mieszkało. Taka mieszanka duża właśnie w Aleppo jest i się jakoś mieszkało i nie było żadnego problemu. No największe dwa religie, co są w Syrii, to jest właśnie islam, tak, czyli muzułmańska wiara i chrześcijańska wiara. I na to właśnie chciałam zwrócić uwagę, bo myśmy zawsze tak z mamą, ponieważ mama była kiedyś zakonnicą i wyszła, to znaczy 3 miesiące przed ostatnim ślubie zastanowiła, że już nie chce zostać zakonnicą. No i wyszła i pracowała w przedszkolu. I tak zawsze było takie, że pierwsza wersja z Koranu to jest właśnie ta po lewej, po lewej stronie mojej, tak? Czy ktoś chce przeczytać? Zobaczymy, jakie jest różnica na przykład w Koranie, pierwsza wersja w Koranie i taka modlitwa chrześcijańska, co tak codziennie państwo też uprawiacie, tak? I zobaczymy, jaka jest różnica, czy jest duża różnica między dwoma religiami. Jeżeli państwo tak zobaczyliście, to jest prawie to samo, tak? Czy to tu, czy to tam. Jak się chodzi w Syrii do kościoła, to się zwraca do Boga jako Allah. Co się tutaj tak bardzo, na przykład moje dzieci jak chodzą do szkoły, to się dzieci śmieją, że Allah to jest wasz Bóg, a u nas to jest Bóg, to jest inny Bóg, nie? Mimo że, tak jak mówiłam, w Malula właśnie w to miasto, co się mówi po aramejsku, no to Bóg to jest Allah, tak? Elohim to jest Allah, to jest w ogóle hebrajskie słówko i Allah to jest Allah, czy to tutejszy Bóg, czy to tamtejszy Bóg, to jest ten sam Bóg właśnie, co się wszyscy ludzie do Niego się modlą. I jak się mówi Allahu Akbar, to właśnie jak kiedyś się zapytałam dzieci tak w szkołach, nie? No to od razu im się kojarzy coś niedobrego, tak? Tak jak porwania głowy, albo na przykład jakiś terroryzm, albo że coś wybuchnie. No to wcale tak nie znaczy. W kraju muzułmańskich, jak się mówi słówko Allahu Akbar, to znaczy, tak jak tutaj by się ktoś powiedział, o Boże, tak? To się to można powiedzieć, jeżeli ktoś tańczy ładnie, jeżeli ktoś śpiewa ładnie, jeżeli ktoś jest ładny, jeżeli na przykład coś wspaniałego się zrobi, jeżeli strasznego się zrobi, no to się mówi o Boże, tak?
No to tak samo w krajach muzułmańskich to się mówi Allahu Akbar, więc to nie jest takie straszne słówko, tak jak się wydaje, tak? To jest normalne słówko Allah, to jest Bóg, co się do Niego wszyscy ludzie zwracają, czy to w kościele, czy to w meczetu, czy to nawet w synagogach. Mogę coś zapytać? A dlaczego terrorysta, jak wysadza ten ładunek, mówi właśnie Allah Akbar? No bo mówi w imię Boga. No on tak mówi, no on tak uważa, tak? On tak uważa i tak mówi. I to jest właśnie takie przerażające, no bo jak się robi takie rzeczy w imię Boga, nie, no to więcej to boli, nie? I jeszcze boli muzułmanów jeszcze więcej niż chrześcijanów, no bo to właśnie to tak daje taki bardzo brzydki obraz, nie? Że to tak wiara tak mówi, a to wcale wiara tak nie mówi, tylko po prostu to są chorzy ludzie, tak? I na to właśnie nie... Ktoś powiedział, że to są chorzy, tylko po prostu wszyscy muzułmanie, to na całym świecie, co ich mnóstwo jest, tak? Ile muzułmanów jest na świecie? Prawie 1,5 miliarda. Więc to nie jest mało, to jest prawie co trzecia osoba. To nie można tak unikać oko, że nie ma wiary muzułmańskiej albo że to jest niedobra wiara. To wiara, nie wiem, dla mnie, według mnie, to żadna wiara nie może być, każda wiara jest dobra. Bo inaczej to by nie była wiara. Nie wiem, ja się wychowałam w takim domu, co była mama chrześcijanka, tata był muzułmanin. I nie było żadnych takich, że to jest niedobry. Każda religia ma swoje zasady, może takie z zewnątrz, ale w środku to jest wszystko to samo. Morały są wszystkie te same. Modlitwy są te same, tylko troszeczkę inaczej uprawia się, tak? W meczetach to się wzywa do modlitwy, a w kościołach to się dzwony. Tak? Tak jak są święta chrześcijańskie, to też są święta muzułmańskie. Ja akurat ja miałam szczęście, bo ja miałam 4 święta w roku, no bo mama obchodziła, tak, święta, tata też obchodził święta, myśmy bez przerwy mieli święto. I też były bez przerwy. I najlepiej, że na Wigilię właśnie, bo w Syrii chrześcijanie nie obchodzą Wigilię. Nie mają Wigilii, mają pierwszy dzień świąt, tak, 25, albo Ormieni nawet, to mają 6 Boże Narodzenie. No to ja zawsze miałam Wigilię, a moje chrześcijanki, znaczy koleżanki, to nie mieli Wigilii i oni tak się śmiały właśnie, że ja, muzułmanka, mam Wigilię, a oni nie mają Wigilii, tak? No bo u nich się nie obchodzi Wigilię, tylko dopiero pierwszy dzień świąt. I to było tak, że pierwszy dzień świąt to się chodziło do chrześcijanów, się składało życzenia, a jak było muzułmański... Były święta, muzułmańskie święta, to chrześcijanie chodzili do muzułmanów. I powiem tak szczerze, że chrześcijanie w ogóle w tych krajach arabskich to bliżej są do muzułmanów, niż jakby przyjechali do Europy na przykład i chcieli się integrować w krajach w Europie. Bo oni mają więcej tak tradycyjnie, więcej trzymają tą tradycję. Nawet zasady religijne chrześcijańskie, to też się trzymają, może bo muzułmańska wiara też tak trzyma mocno, nie, te zasady, no to chrześcijanie też więcej trzymają te zasady swoje. I więcej są, trzymają zasady religii niż w Polsce ogólnie. Ale tak naprawdę to jak się tak wchodzi w środku, to się tak patrzy, to tak naprawdę wszystko to jest to samo. No więc w Aleppo to było bardzo dużo meczetów, bardzo dużo kościołów. Na Nowy Rok też wszędzie światełka były, na muzułmańskich też było wszędzie świateł. Także się w ogóle miasto też obchodziło 4 świąt, Aleppo. Na tym placu, tutaj akurat teściowa mieszka, no to jak była choinka, to był Nowy Rok, a jak był miesiąc, co się w nim pościło, to jest taki miesiąc, co się nazywa Ramadan, to się w nim pości, no to była taka lampa właśnie, duża. Tak, no to jest taka, że święta są, że obchodzą ludzie właśnie ten miesiąc, że się pości. Bo jest taki miesiąc raz w roku, miesiąc 30 dni, co ludzie w nim od wschodu słońca do zachodu słońca nie można pić i nie można jeść. Dzień jest krótszy troszeczkę niż tutaj w Polsce, więc to troszeczkę łatwiej. No tutaj jest bardzo długi dzień, jakieś lato, tak, w tym roku, bo jeszcze jedno powiem, że co jest ciekawe, że muzułmanie mają inny kalendarz niż kalendarz gregoriański. Rok muzułmański według
kalendarzu muzułmańskiego, to jest krótszy o 10 dni. I polega właśnie na księżyca. Czyli księżyc ma 29 dni albo 30 dni. I na to wychodzi na koniec roku, że rok księżycowy jest mniejszy o 10 dni. I dlatego te miesiące zawsze jak krążą, to są zawsze 10 dni do tyłu. Czyli święta też co roku do tyłu się obchodzi 10 dni do tyłu. I jest w ogóle inny kalendarz. I jak się pisze w pismach, no to się pisze i gregoriański, i właśnie ten księżycowy drugi. Dwa kalendarze są. Jeden gregoriański, tak jak obchodzi prawie cały świat, a drugi to jest właśnie ten księżycowy. Co poznają go więcej muzułmanie, bo na tym kalendarzu właśnie są te święta, jest ten miesiąc, co się w nim pości, jest pielgrzymka też oznaczona, kiedy jest pielgrzymka do Mekki, pielgrzymka, co każdy muzułmanin powinna raz w życiu iść na pielgrzymkę do Mekki. Proszę bardzo. Chciałam zapytać, jak to jest z tymi latami w takim razie? To jest coraz młodsza? Jak to z latami? Z latami. Jest różnica. No tak. Tak, jest to różnica. Teraz 1440 rok w tym roku. Tak, jest prawie 570, znaczy było, tak? Bo to co 35 lat, to jest różnica jeden rok. To wraca ten miesiąc do tego samego miejsca. I to ma takie swoje minusy i plusy, tak? No bo te święta tak krążą, znaczy, tak, to prawda, tak. I to, tak, bo się liczy, jak ktoś ma 62 lata po muzułmańsku, no to tak naprawdę to on ma mniej 2 lata od... Tak, to prawda. Tak. I właśnie te święta tak krążą właśnie, ten miesiąc, co się w nim pości, to też krąży przez co 35 lat, to krąży na skalę roku. I dlatego na przykład jak ten miesiąc, co się w nim pości, jest zimą w Polsce, to jest bardzo łatwo. No to wtedy nie można jeść od 8 do 3 po południu, jest dobrze. Krótki dzień, tak? A jak lato, no to jest strasznie trudno, no bo to już od 2 rano do 9 prawie wieczorem. I to jest trudne, bo upały są. Tak. A jak to jest z ustalaniem tego miesiąca postu? Czy on zawsze jest w tym samym? No mówię, że to jest 10 dni do tyłu, każdy, bo to jest według księżyca. Księżyc ma 29 dni albo 30 dni. To się patrzy na księżyc. Albo 29, albo 30. I dopiero się uzgadnia, wszyscy oglądają telewizor, wszyscy obserwują, jaki jest post, czy jutro pościmy, czy nie. Czy wyszedł ten księżyc, czy nie wyszedł? I wszyscy siedzą właśnie wieczorem i czekają, czy ten miesiąc już jest jutro, czy jeszcze nie ma. To ogłaszali właśnie, bo to trzeba zobaczyć okiem, tak? Każdy we swojej miejscowości musi zobaczyć okiem. I tutaj właśnie muzułmanie mają taką dyskusję właśnie na ten temat, no bo niektórzy uważają, że teraz jest technologia, tak? Że można zobaczyć przez lornetki, przez te lurnety, no to właśnie, a dawniej było tylko okiem można zobaczyć. No to niektórzy mówią, że to nie muszą zobaczyć okiem, a niektórzy mówią właśnie, że lornetką, tak? I tutaj czasami jest tak, że niektóre kraje muzułmańskie poszczą jeden dzień wcześniej i to się zdarza kilka razy, tak? Że jeden zobaczył księżyc, a drudzy nie zobaczyli księżyca, więc niektórzy poszczą jeden dzień wcześniej, niektórzy poszczą dzień później. I dla niektórych ten miesiąc, co się w nim pości 29 dni, i dla niektórych 30. Chciałam zapytać, a ja używki, jakieś fajki, papierosy? Nie można, w czasie pościu nie można absolutnie, nie można ani fajki, ani papierosu, ani wody, ani to, ani seksu nie wolno, nie można niczego, w ogóle niczego. Się pości, się modli więcej się podaruje dla biednych ludzi. Właśnie to jest taki miesiąc, co więcej ludzie się zwracają do Boga, więcej, no powinna się więcej dla ludzi dawać pieniądze, więcej się częstuje ludzi, więcej się zaprasza ludzi i to jest okazja właśnie dla wszystkich znajomych, żeby się spotkać z nimi i to jest tak, że wszyscy ludzie chodzą na modlitwy właśnie przez ten miesiąc, bo to się je kolację i potem i wszyscy, i kobiety, i mężczyzny chodzą na modlitwy potem.
I to jest taki miesiąc, co tak naprawdę cała rodzina się w nim spotyka. Bo to jest okazja, żeby się umawiać i żeby właśnie chodzić do całej rodziny. A czy grzeszą tak jak my, czy... Każdy grzeszy, nie? No, każdy grzeszy i ma swoje wiary. Ale wieczorem już... Już można jeść wszystko. I wszystko można robić. Tak, to co można. To co można, tak? To co można, to już wieczorem można zrobić, można jeść, pić, wszystko można. Chociaż według religii nie polecałem, żeby to było dużo, tak? Mimo że tradycja to nie są takie. Tradycje są tak, że w tym miesiącu się najwięcej gotuje. No bo najwięcej się zaprasza ludzi do siebie, tak? I najwięcej się spotykają ludzie właśnie. No to dlatego się gotuje jeszcze więcej i się tak naprawdę to się wieczorem je więcej. Ale to już... To jest grzesią, tak? Oni niby się tak niby robią dobrze, no ale z drugiej strony też się odbija inaczej. Z godziną pracą w czasie tego miesiącu, jak jest Ramadan i post, to się chodzi później jedną godzinę i się wychodzi z pracy jedną godzinę wcześniej. To też jest plus, właśnie, tak, to się inaczej. A w ogóle z godzinami pracy, ponieważ Syria jest w takim rejonie, co jest ciepło, tak? No to raczej ludzie to tak długo nie pracują do tej piątej, tylko raczej się pracuje od 8 do 14. Później mężczyzna czasami po południu chce pracować, to znowu wychodzi z domu około 6, wraca o 9 wieczorem, czyli od 18 do tej 21. A w południe to wszyscy siedzą w domu pod klimatyzacją, tak, i się spotykają na obiad. Kobiety raczej większość to nie pracuje, ale tak akurat w Syrii to tak można powiedzieć, tak 30-40% pracuje kobiet, tak? Ale jak już pracują, to pracują rano. Na popołudniu to już raczej nie pracują. Raczej to po południu tylko mężczyzna dorabia sobie, no to wtedy wychodzi po południu z domu. A też dużo kobiet nie pracuje i też uważają, że Polacy są biedni, że Polki są biedne, no bo muszą pracować, a nie mają taki luz, tak jak oni, że, nic nie, że w domu mogą siedzieć, mają do siebie, dla siebie i dla dzieci więcej czasu. To w ogóle inaczej się patrzy. Tutaj patrzą na kobiety tam, że są biedne, że muszą słuchać swoich mężów i podlegają pod, że mąż musi wydawać na dom. A tam to patrzą na tutaj, że kobieta jest biedna, bo musi iść do pracy i musi na dom wszystko wziąć na głowę, a mężczyźni tak siedzą i piją dużo alkoholu. No to jest tak, no, tak inaczej się patrzy. Jak kobiety w Syrii chodzą? Ogólnie to większość kobiet chodzi tak jak ta dziewczynka, co jest na prawej stronie. Tam właśnie. Ta pierwsza właśnie w chustkach. Ogólnie ta pierwsza na górze z prawej strony. Tam. O. Tak. Większość kobiet to tak chodzi. Ale dużo kobiet też chodzi właśnie bez chustki. Ja na przykład chodziłam bez chustki. Nawet w tej dzielnicy, co tata pochodzi, to jak jechałam tam, to chodziłam bez chustki. Ale jednak jak chciała na przykład siostra czy też na mnie wziąć na bazar, to ja już wolałam w chustce chodzić. No bo od razu by mnie tak, że kto to jest, skąd przyszła, a bo tato ma matkę Polkę, aha, no to dlatego chodzi bez chustki. No bo to jest taka miejscowość, co większość ludzi chodzi w chustkach. Więc to zależy od miejscowości. Jak się powie na przykład ktoś w Syrii się zapyta, skąd pochodzisz i powie w jakiej dzielnicy i powie w jakiej ulicy, to od razu mogę w głowie tak się dowiedzieć, jak on żyje i jakie tradycje on ma, bo to się bardzo różni od jednej uliczki do drugiej. W jednej ulicy można znaleźć tylko wszystkich na czarno ubranych, a obok już od razu to większość chodzi bez chustek na przykład. To się zdarza. Nie wiem, czy pani to zauważyła, jak pani była w Damaszku na przykład. W jednej dzielnicy inaczej się chodzi, w drugiej inaczej. Ale to nie znaczy, że w tych dzielnicach, co się chodzi w chustkach, to kobiety bez chustki nie mogą chodzić. Wszyscy mogą chodzić, tak? I to nieprawda, tak jak mówią, że bardzo dużo w Syrii akurat, to nie jest tak, że zaciepiają kobiet dużo. Nie wiem, czy to pani też zauważyła, czy nie. Czy ktoś zaciepił pani, jak pani była? O to zależy gdzie, tak? Zawsze pani tam nosiła chustkę, czy to zależy gdzie? Ale ja jeszcze widziałam... No właśnie. No.
Ja byłam w Syrii jakieś 10 lat temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale wtedy nie tylko chustki noszono, ale także zakrzepione były kobiety. Tak, że tylko oczy, tak. Tak, niektóre, ale czy większość tak chodziła? Większość nie, mniejszość. Właśnie. Niemniej jednak nie było to tak bardzo wyjątkowe. Tak. Zdarzało się. Bo to zależy od dzielnicy właśnie. To zależy jaka dzielnica. W jednej dzielnicy, tak jak mówię, że wszyscy właśnie są zakryte z góry na dół, a w drugiej dzielnicy to po prostu chodzą bez chustek, no bo to zależy każda... Nawet w jednym domu czy zdarza, że jedna siostra chodzi w chustce, a druga siostra chodzi bez chustki, bo to jest kwestia przekonania się do tego. Kwestia religii, tak? No bo chodzi o to, w ogóle w religii jest coś takiego, że kobieta powinna być skromna, tak? Jest napisane w Koranie, że kobieta powinna być skromna i powinna ukrywać swoje tutaj piersi, tak? I tutaj właśnie ta interpretacja, to co jest napisane w Koranie, to jest bardzo różna. No bo niektórzy uważają, że właśnie ta skromność to znaczy w środku. Na zewnątrz to nie jest ważna skromność. Niektórzy uważają, że skromność to znaczy ukryć włosy. Niektórzy uważają, że skromność to znaczy, że w spodniach nie można chodzić. Niektórzy uważają, że skromność to znaczy, że się nie malować i chustkę zakładać. Niektórzy uważają, że na czarno trzeba się ubrać. Niektórzy uważają, że tylko oczy powinny być na zewnątrz. Niektórzy uważają, że w ogóle zakryta burza albo twarz powinna być z góry na dół. To jest kwestia interpretacji, każdy jak jest wychowany w swoim domu. Każdy jest inny. Więc dlatego jest taka mieszanka w tej Syrii. Ale to nic nie znaczy, że ja na przykład nie mogę mieć koleżankę. Jak jedna jest w chustce, to nie znaczy, że koleżanki ma mieć też w chustce. To absolutnie nic nie znaczy. Wszyscy żyją razem, rozmawiają razem do punktu małżeństwa, tak? Czyli jak już chce się kto żenić, no to już tutaj się otwierają oczy i się patrzy, czy to drugie z rodziny, czy to te same tradycje, co nasze, czy to nie. Jak są inne, to są kłopoty, to rodzina jest nie zgadza się wtedy. No i są właśnie takie kłopoty. A jak to jest to samo, tak, i pasuje, no to wtedy idzie prosto. Ja jeszcze jedno, czy mogę zapytać? Tak. Byłam też na takim bazarze. I on się odbywa w nocą. A w jakim mieście? W Damaszku. Powiedziano mi wtedy, ja się bardzo tym przejęłam, że nie wolno tam robić zdjęć, bo mogę się spotkać z czymś bardzo nieprzyjemnym. Ja się odwróciłam, ale zrobiłam to z wielkim strachem. Pamiętam, że chciałabym więcej zrobić takich zdjęć, bo było wiele bardzo ciekawych, interesujących postaci, ale nie zrobiłam, bo się bałam. To chodzi o to, o kobiety raczej więcej, że może być taka kobieta, jeżeli jest taka miejscowość właśnie, coś kryją w niej kobiet, no to może nie bardzo wypada, żeby zdjęcia zrobić dla kobiet, żeby właśnie te kobiety później gdzieś indziej nie były oglądane. O to chodzi, tak? Ale jakby pani gdzieś indziej poboszła do innego bazaru, to by było śmiało można. To właśnie mówię, że to bardzo zależy od miejscowości. Różnie jest, bardzo różnie. Tak jak mówiłam, ja jak chodziłam tam, gdzie tata pochodzi, no to też się czułam źle na bazaru, jakbym poszła bez chustki, no bo od razu by się pytali, kto to jest, skąd przyszła. No bo to jest takie dziwne, że dlaczego tylko ja jestem bez chustki, a wszyscy reszci są w chustkach. Chcę pytać o tę chustę, bo może pani też zakładała. Wydaje się dziwne takie opatrzenie w krajach bardzo gorących. Musi to być okropnie niewygodne. Znaczy, do wszystkiego się można przyzwyczaić, prawda? Ale jak w jakimś sensie no, niepraktyczne to. To znaczy, że rzeczywiście są taką dla mężczyzn pokusą, że muszą być one właśnie zasłaniane, żeby mężczyźni się nie rzucali od razu na te. Kobiety. Właśnie to jest ta interpretacja właśnie, tak, że każdy uważa inaczej. Tu w Polsce też 200 lat temu nie wolno było do kościoła chodzić bez chustki na przykład, tak? Do kościoła też się chodziło kiedyś tu w chustkach. Dawniej też się patrzyło na to, że kobieta tak w krótkich spódniczkach się nie chodziło, tak? Więc to jest kwestia właśnie interpretacji, że każdy jak rozumie tej skromność. Każdy, no zmieniają się teraz czasy, każdy myśli o tym inaczej. Ale jak ktoś jest przekonany do czegoś,
no to już wytrzyma wszystko. I ten upał, i wytrzyma wszystko, no bo jak on jest przekonany do tego, że Bóg mu kazał tak chodzić, no to tak chodzi, tak? I tak naprawdę też czasami jest tak, że oni ubierają te chustki w takim sposobie, że te włosy tak z tyłu nie przeszkadzają. To jest taki sposób, tak, do ubierania, że te włosy są do góry takie zapięte i tak naprawdę tak dużo nie przeszkadza. Więcej może bym powiedziała te chustki, co są takie zakładane na twarzy, tak? No to wtedy rzeczywiście przeszkadzają, no bo wtedy kobieta nie może widzieć, tak, normalnie przed sobą. Ale tak naprawdę ta chustka, co jest nakładana na głowie, taka lekka, tak, to i dziewczynki teraz i chodzą w spodniach, uprawiają sport, wszystko robią i to im nie przeszkadza i daje im, no bo oni są przekonani do tego, tak, radość, znaczy tak radość, nie, że oni wykonają to, co im Bóg kazał. No z drugiej strony zabytki w Syrii są bardzo, bardzo, bardzo sławne i to nie są takie zabytki od 300 lat, 400 lat czy 1000 lat, to są zabytki od 9000 lat przed Chrystusem. Więc na przykład Aleppo to jest jeden z najstarszejszych w ogóle miast na świecie. Aleppo czy Haifa tam w Palestynie, no to są najstarsze w ogóle miasta na świecie. Ten bazar właśnie, co był zbombardowany teraz z Aleppo, to był zbudowany 4000 przed Chrystusem, tak? Więc to są takie zabytki, są bardzo, bardzo stare. Alfabet w ogóle wyszedł z Syrii, tak? Pierwszy alfabet na świecie. Pierwsze notatki muzyczne też były znalezione pierwsze w Syrii. Także Syria nie tylko, że jest muzułmański kraj, to jest część, że Syria była, przeszła przez, tak? Przez tą Ekopa, jak to się mówi? Proszę? No tak, Ekopa, tak? Że to jest tak epoka. Tak, że przeszła przez tą epokę, się zrobiła ta cywilizacja muzułmańska, arabska duża, ale Syria też ma bardzo, bardzo te starożytne, w ogóle bardzo stare syryjskie pismo i w ogóle bardzo stare zabytki. A co z tego zostało? Zaraz powiem właśnie, to zależy w jakim mieście, tak? W Aleppo to niestety właśnie najbardziej było zbombardowane ta część właśnie miasta, co jest stare właśnie i wszystko jest prawie, wszystko zburzone. Wszystko, ta starsza część miasta z Aleppo to została zburzona. Cytadela to tak, no, nam pokazywali zdjęcia, bo teraz odzyskało to państwo tę część tego miasta. No można się rozpłakać, jak się na to popatrzy, naprawdę, bo to aż szkoda. No niektórzy też uważają, że kobiety w ogóle nigdzie nie chodzą, albo że są zamknięte, albo w ogóle tak naprawdę to w restauracjach to większość jak się idzie po południu albo rano to się widzi kobiet. A mężczyźni to sobie tam chodzą wieczorem, tak? 9, 10, 11 w nocy, no to mężczyzny chodzą, a wcześniej to kobiety właśnie i siedzą, tak jak tam na przykład tamto zdjęcie, to są moje koleżanki. I czy to w chustce, czy to bez chustki, to się nie patrzy na to, tak? Czy jedna chodzi w chustce, druga obok bez chustki. To się nawet w głowie nie zostaje, czy nie pamiętam na przykład, czy ta chodziła w chustce, czy to jest bez chustki. To się tak nie patrzy na to, tak jak tu w Polsce, jak się od razu, jak ktoś jest w chustce, to jakoś, nie wiem, tej drugiej osoby coś się dzieje niedobrze. Nie tej osoby, co nosi chustkę, tylko tej drugiej osoby, tak? A tam to jest po prostu takie normalne, że każdy, może więcej się rzuca w oko, jak jest na czarno, tak z góry na dół, no to wtedy się rzuca więcej w oko. Ale tak normalnie to w chustkach czy bez chustki, to się już na to się nie patrzy. No tutaj na przykład się też tak siedziało, tak jak tutaj na Starym Mieście się siedzi, tak? Takie restauracje, no to tam było tak samo, też bardzo było sławne, że szisie się paliło, tak, w tych restauracjach. No i opowieści też są różne, tak, w arabskie, w Syrii, czy to tysiąclecie, czy to Alibaba, no to tak jak Sindbad, czy tam tysiąc nocy i noc. Ostatnio moja córka miała taką historię w szkole, oglądała serial arabski, że taka pani coś chciała otruć swoją teściową i poszła do takiego pana, co jej dał trucizny. Ona zaczęła codziennie do tej teściowej dać po jednej kropli. Ale jej powiedział, że pod warunkiem, że ty masz być bardzo grzeczna z tą teściową.
jak ona zaczęła być taka grzeczna, to teściowa zaczęła być z nią bardzo dobra, tak? I zaczęła ją traktować jak córka. No to zaczęła ją lubić. To ta dziewczynka później miała żal do tego, co zrobiła i wyrzuty sumienia i znowu poszła i powiedziała, że chce lekarstwo przeciwko tamto. No to jej powiedział, że masz się nie martwić, no bo to była woda. No i moja córka to napisała do szkoły, no i niestety dostała jedynkę. Chciałam się dowiedzieć dlaczego, bo powiedział mi pan, że ona ma takie myśli terrorystyczne, że ona nie powinna taką bajkę napisać, no bo jak można utruć teściową tak swoją mamę, nie? No to ja troszeczkę miałam pretensji, poszłam do szkoły i też się zapytałam, czy te bajki w ogóle takie europejskie, tak? Czy te na przykład tak jak Snow White, ta Śnieżka, no to też są takie, no też są takie same, że zjadł, że jej tam wyrwał serce no albo tam kopczuszek, to też tak było tak samo. No i też byłam bardzo zdziwiona. Udało mi się przekonać tego właśnie pana, no to, że na końcu był taki morał, że jak się człowiek zmienia zachowania z kimś innym, to się zaczyna go lubić. No. No w Syrii co rośnie? Rosną najwięcej, nie wiem czy słowne jest z Aleppo, nie wiem czy państwo wiecie albo słyszeliście, mydło, tak? W Aleppo. No teraz w Warszawie bardzo sławne to jest to mydło i właśnie jak ja przyjechałam, bo ja nie wiedziałam, że tutaj zostaję w Warszawie, to też przynosłam ze sobą 20 kilo tego mydła po swojej rodzinie, tak? Musiałam porozdawać, bo wszyscy chcieli tylko to mydło. Mydło z Aleppo, teraz taka kostka, to kosztuje około 40-50 zł tutaj w Warszawie, jakby ktoś chciał kupić. No, to jest takie sławne bardzo mydło z Aleppo. Z oliwek, olej z oliwek i liście laurowe. Naturalne, tak. To jest bardzo sławne. I oczywiście oliwki są bardzo sławne, granat jest sławny. Tak naprawdę w Syrii to dużo rzeczy rośnie, no bo to jest taki klimat, tak? Zima jest zima, lato jest lato, jesień to jest jesień. Można powiedzieć, że tak, najniższa temperatura w Syrii to minus 1, minus 2, a najwyższa to jest 40-45. Więc wszystko rośnie na cały rok. Przez cały rok i pietruszka rośnie, i oliwki są, i granaty, i morele, i tak naprawdę to i nawet banany są nad morze. Też rosną, tak, no wszystko rośnie prawie w Syrii. Bawełna rośnie też latem, no bo jest taki klimat, co pasuje do bawełny. Daktyle też są na pustyni. No i tak jak w innych krajów, też mamy aquapark, też niektórzy uważają, że ludzie tam nic nie mieli, że albo że pod namiotem mieszkają, to nieprawda. Też myśmy mieli takie baseny, tak jak tu w Warszawie, tak jak widzimy tam, też w kostiumach chodziły dziewczynki. I co jest takie bardzo fajne, że każdy basen, na przykład w Aleppo, to miał jeden dzień dla kobiet. I miał taki jeden dzień, co dla rodzin, czyli samych chłopaków nie puszczali do środka. Zawsze są takie dwa dni, jeden dzień dla kobiet tylko, a drugi dzień jest tylko dla rodzin. I były takie baseny. Każdy basen, jakby na przykład kobiety jakby chcieli iść, no to wtedy mogą sobie iść na ten dzień. A resztę dni to są dla tych, co chcą właśnie, co mogą, jak kobiety albo mężczyzny chodzą. I tak samo, tak jak tutaj też jest X-Factor, takie programy, tak? Takie same są też arabskie programy. I ponieważ skala arabska jest duża, to tych kanałów arabskich to jest bardzo dużo. Jest około 150 do 200 kanałów arabskich. I dlatego to jest bardzo bogate, tak? Kraje arabskie mają swoje dialekty. Jest formalny język, co się w nim pisze i czyta i się uczy w szkołach. I jest też dialekt. Dialekt to jest taki język, co jest używany między ludźmi. Większość krajów arabskich zna dialekt egipski, ponieważ większość filmów, co oglądają ludzie w krajach arabskich, to są w dialekcie egipskim. I też większość znają dialekt syryjski, ponieważ większość serialów, co jest właśnie, to jest w dialekcie syryjskim. I dlatego egipski, syryjski to jest najsławniejszy dialekt między krajów arabskich. Czasami ludzie się też mylą między kraje arabskie a muzułmańskie. Muzułmański kraj nie musi wcale być
arabski, tak jak Turcja, tak? Turcja to większość ludzi, co mieszkają, też muzułmanie, ale nie mówią po arabsku. Nie znają język arabski. Mają turecki. Iran, tak? Mają perski. Mimo, że używają w pisaniu literki arabskie. Po arabsku się pisze od prawej strony do lewej strony, nie od lewej do prawej, więc w ogóle odwrotnie. No w Czeczenii, tam przykład Czeczenia też jest, to w ogóle rosyjski albo coś podobnego, tak? Znaczy, chodzi o to, że kraje arabskie to są bardzo różne od kraje muzułmańskie. I w ogóle nie można na przykład powiedzieć, że Syria to jest to samo co Egipt, albo że to jest to samo co... No może Syria i Irak to są takie bliskie, nie? Do siebie Jordan, ale nie można powiedzieć, że Syria i Marokko to są prawie to samo. Są wspólne rzeczy, ale to nie jest to samo. To jest tak, jakby ktoś powiedział, Polska, ach, no to tak, to tam, gdzie Rosja, tak? No to nie jest to samo. Rosja jest coś innego, a Polska jest coś innego. Jeszcze na przykład Niemiec to jeszcze coś innego, tak? Ale też stamtąd ludzie, jak się tak patrzy na Europę, no to wszystko do tego samego worka dają, tak? Że wszyscy ludzie w Europie żyją tak samo. Więc też są takie rozrywkowe. Jakie sławne produkty są w Syrii? To dywany właśnie robią, takie dywany, tak jak tutaj wełniane. To w każdym domu jest wełniany dywan. Wełniany dywan to jest po 20 euro metr. 20 euro to jest prawie 80 zł metr. To nie jest drogo. Czyli tak na 3, na 4 metry, no to każdy go stać na to i każdy ma w domu dywan taki wełniany, tak? I są, dużo jest takich przemysłów właśnie w Syrii i jak ktoś jedzie w tamtych stronach, tak jak do Egiptu, do Turcji, do Syrii, to warto właściwie kupować srebro i złoto, bo za gram złota się płaci na przykład za robotę, no to około na przykład 2 euro albo 3 euro. Co nie jest możliwe w ogóle w Europie, bo czasami się tutaj płaci za robotę prawie tyle samo, co złoto, tak? A tam to jest bardzo tanio, to złoto i dlatego każda kobieta w krajach arabskich albo muzułmańskich ma mnóstwo tego złota, tak? I to jest właśnie taki zwyczaj, że przy małżeństwa, w ogóle małżeństwo w krajach muzułmańskich to jest kontrakt. Nie można współżyć z kimś bez małżeństwa. To nie jest w ogóle dopuszczalnie w głowie. To już jest taki duży grzech. I nie ma takiej młodzieży, co by sami żyli, na przykład jak ktoś ma 18 lat, że sobie pójdzie do mieszkania osobno i będzie mieszkał sam. To nie ma coś takiego. Musi być małżeństwo, musi być ślub, wszystko legalnie, kontrakt. W tym kontrakcie powinna być posag napisany, ile powinna pan młody zapłacić pannie młodej w czasie rozwodu, ile złota powinna jej kupić i to ten posag właśnie jest, zależy w jakie środowisko to jest. Jeżeli jest bogatsza rodzina, to więcej, jeżeli jest mniej, no to mniej. Ale najmniej, na przykład jak ja tam byłam, no to złota, no to tak ze 3-4 tysiące dolarów. Posag, no to około też 5-6 tysięcy dolarów. To co najmniej. To jest takie średnie, to nie jest dużo. I tym więcej ta dziewczyna jest bogata, tym więcej jest wykształcona, tym więcej jest ładniejsza, no to wymagają rodzice jeszcze więcej. No. I dla... Właśnie też uważają, że Polki, albo nie tylko Polki, że Europejki tak właśnie na to nie zwracają uwagi. No bo oni im wszystko jedno. A to jest duży błęd, tak moja mama stwierdziła. No, kiedyś też tak, ale jej tata też by nagrodził, ale później jej kupił. Tak, to prawda, że większość właśnie jak się wychodzi za cudzoziemką, tam tutaj, tak, za Europejką, to jest taniej. Dlaczego? No bo nie musi tyle zapłacić. I poza tym też nie musi mieć mieszkanie, no bo tam jak ktoś chce wyjść za mąż albo się ożenić, tak? No to musi mieć mieszkanie, musi mieć dobrą pracę. No i wtedy mama szuka pannę młodą. Jeżeli, i to właśnie to się też różni, jeżeli ona chodzi sama na uczelni albo to może poznać kogoś sama. Ale poznać to znaczy, że poznać przez miesiąc, przez dwa, przez trzy i to koniec. Później musi się oświadczyć i poprosić o rękę. Rodzinę musi prowadzić do domu i poprosić od razu. Nie ma takie chodzenia.
Tak, nie ma coś takiego. To już nie wypada, już ludzie obgadują, już to w ogóle nie wypada. A jeżeli czasami dziewczynki nie chodzą, tak, bo to, ponieważ nie wypada, albo żeby ludzie nie obgadywali, no to wtedy przychodzą do domu, oglądają pannę młodą i albo im się spodoba, albo im się nie spodoba. Właściwie jak im się spodoba, to przyjdą jeszcze raz. Jak im się nie spodoba, no to już ich nie będzie. I to właśnie jest taka tradycja, tak? Że, bo czasami jest tak, że panna młoda jest w ogóle zakryta, tak? Na czarno, z góry na dół. No to nie ma szansy w ogóle, żeby poznała kogoś poza domem, poza wiedzy rodziną. No to wtedy przychodzi pan młody, ogląda twarz pierwszy raz i musi w ciągu 15 minut zdecydować, czy ta dziewczynka mu się podoba, albo mu się nie podoba. Jeżeli się spodoba, to postawi coś na tacy, tak? Coś ze złota, co znaczy, że ta pani jest okej. A jak się nie spodoba, no to jej nic nie postawi, albo nawet nie wypije całą kawę, tylko troszeczkę kawy. No to już wiadomo, że mu się ta dziewczynka nie spodobała. No i wtedy, jak mu się spodoba, no to wtedy dzwonią jeszcze raz, no bo pan, dziewczynka też musi przemyśleć w domu, tak? No to albo się zgodzi, albo się nie zgodzi. Jak się nie zgodzi, no to powie taty, że albo mamie, że żebyś nie przychodził drugi raz, no bo jej się nie spodobał. A jak jej się spodoba, to poprosi, żeby go zobaczyła jeszcze raz. Albo że już okej, tak? No to są zaręczyny, jest ślub cywilny i wtedy może ją zobaczyć bez chustki. I dopiero jak jest ten ślub ostateczny, no to wtedy może iść do niego do domu. No bo inaczej to zawsze musi być ta trzecia osoba między nimi. Znaczy, może nie powiem wygląd, bo to nie, to chodzi o słuch, bo jak ktoś zaręcza kogoś, to się pyta, kto to jest za dziewczynka, co to za dziewczynka, tam bardzo jest ważne dla ludzi, tak, raczej tak, albo się poznają, to znaczy chodzi o to, że bardzo tam jest ważne, jaka opinia ludzi ma o mnie. To jest bardzo ważne, no bo jak ludzie się pytają, na przykład jak przychodzi pan młody do mojej córki, tak, no to ja od razu się pytam, gdzie on pracuje. Idę się pytam w tym środowisku, gdzie on się otacza, czy on jest chytry, czy on jest hojny, czy on stać go na to, żeby otworzył dom, czy go nie stać, czy on jest religijny, czy się trzyma, gdzie jest wychowany, jaka to jest rodzina, czy mama jest dobra, czy tata jest dobry, czy mama jest niedobra, czy jest... No i to wszystko wchodzi w grę, tak? I to wszystko na to się patrzy i wtedy się zdecyduje, czy tak, czy to pasuje, czy to... nie pasuje. Dlatego bym nie powiedziała, że to wygląd, nie, to więcej bym powiedziała słuch, tak, że jaką opinię mają, tak, jaką opinię ci ludzie mają dookoła, to więcej wchodzi w grę, tak, że ludzie mówią, że jest dobry, ludzie mówią, że jest hojny, ludzie mówią, że on stać, że jest odpowiedzialny, tak, a inni mówią, że jest egoista na przykład, inni mówią, że on kiedyś ukradł coś, nie, i dlatego ludzie właśnie tam bardzo się boją, co inni ludziom będą mówić. Ja mogę coś nie zrobić, no bo boję się, że sąsiadka będzie mnie obgadywała i to od razu na przyszłość będzie tak, że do córki mojej nie przyjdą, tak? No bo będą się bać, bo powiedzą, że ta ma taką mamę, co ona bez przerwy gada na ludzi na przykład, tak? No to przyjdą tacy ludzie, co pasują do mnie więcej. Opinia ludzka jest najważniejsza. Bardzo ważna. Ale to otwarcie ludzi i zastanie sobie. To jest bardzo ważne. Tak. Ale tak jest w mieście tak samo? W mieście jest tak samo. W dużych miastach jest bardzo ważne, z jakiej rodziny ten człowiek pochodzi. Ale nie, no ta rodzina tylko, tak? Nie, mówię, że to zależy od, ta osłonięta burza, tam gdzie zakryte są na czarno, no bo jak nie widać tej twarzy w ogóle na zewnątrz, na przykład mojej taty rodziny, no to tak wychodzili wszyscy za mąż, że przychodził pan młody do nich, pokazywali twarz i w ciągu 10 minut była decyzja, że tak albo nie. Ale przychodzili tacy ludzie, co im pasowali, czyli przychodzili tacy ludzie, co szukali taką pani, co chodzi na czarno. Oni są też bardzo religijni, a ponieważ ktoś jest bardzo religijny, no to znaczy, że jest hojny, to znaczy, że będzie pilnował tą żonę, że to znaczy, i to znaczy jest ten, ta opinia, tak? Później jest coś takiego, że jeżeli w religii, tak? Bo powiedział prorok, że jeżeli przyjdzie do córki taki, co ma dobrą religię i dobrą opinię, czyli dobre manery, no to trzeba wydać tą dziewczynkę za tego chłopa.
Chyba, że dziewczynka nie chce. No bo jest czasami tak, że dziewczynka przychodzi, wszystko w porządku, no ale jakoś nie ma tej chemii, jakoś nic nie poczuła, nie? No to nie, na siłę nic na siłę, że nie można też zmusić córki na siłę do małżeństwa. Mimo, że czasami się zdarza w takich niektórych środowiskach, że na siłę dają dziewczynkę za mąż, ale to już przeciwko religii. To robią, no nielegalnie robią, tak? Jeżeli się zdarza. Ale są takie przypadki? Są takie przypadki. A w jakim wieku? To nie ma znaczenia, absolutnie nie ma. Nie ma znaczenia, ale większość kobiet, znaczy dziewczyn teraz, no to jest czasem się zmienia. Teraz już nie wychodzą za mąż. To też zależy, czy na wsi, czy w dużych miastach. Jeżeli w takich miastach, to normalnie w wieku, jak jest na studia. Jak się kończy studia, to wychodzi za mąż. A jeżeli nie chodzi na studia, no to taka, co ma 18 lat. A jeżeli nie chce się uczyć w ogóle, no to od razu ją wydają za mąż, no bo nie chce się uczyć tego, co ma siedzieć w domu robić. No i to jest taka, no. No. No, kuchnia syryjska albo arabska, no to też jest bardzo sławna, ponieważ tam dużo roślin, dużo właśnie warzyw jest, tak? No to jest i wegetariańska, mięso, co jest używane, albo jest, no najwięcej to jest jagnięcina, ale inny smak w ogóle niż jagnięcina, co jest w Polsce, w ogóle inny smak ma. Wieprzowina jest zabroniona, ponieważ według religii jest zabroniona, no to jest zabroniona. Jako chrześcijanie też nie jedzą tej wieprzowiny, może im można, no ale nie jest dostępna w ogóle, nie jest sławna, w ogóle nieznana. Alkohol też jest zabroniony, ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie nie piją alkoholu, to różnie też jest, ale większość ludzi, można powiedzieć 80%, nie pije. I w ogóle nie przychodzi do głowy, żeby pili alkohol, bo to nie wchodzi w ogóle, nie wchodzi w ogóle, ani przy cząstunku nie przychodzi. Mimo, że chrześcijanie na przykład na Nowy Rok albo na święta, no to wino, tak, podczęstują i to wszystko, co można częstować, a tak normalnie to jest w ogóle nie jest używane jako częstunek dla ludzi. Można gdzieś tam w knajpach, w nocy, można znaleźć, w niektórych sklepach można znaleźć alkohol, ale to nie jest tak, że ktoś może się upić. Od razu jak ktoś się upije, no to wszyscy ludzie się obgadywują go i wtedy jest problem z córką wydać za mąż, tak, no bo to ma ojca pijanego, tak. I dlatego wszyscy się pilnują, tak, że trzeba uważać, co się robi, no bo ta opinia jest bardzo ważna, bardzo ważna. Może pani powiedzieć, jak się nazywają te podmioty? Tak, na przykład tak jak tam na górze to są oliwki, obok jest jogurt, no takie kwaśne mleko. Siadłe mleko takie, siadłe mleko bym powiedziała, z miętą i z oliwą. Hummus już teraz znany jest w Polsce, 4 lata temu nie był znany w ogóle, taka ciciorka właśnie, co jest mielona. Falafelki, ciciorka smażona też teraz jest bardzo sławna. Bób też jest bardzo sławny na śniadanie. Tabule, czyli pietruszka z kaszy burgul. Obok frike, to jest taka kasza, co się nazywa frike, to jest kasza przepalona, jak jest, czy jest taka mleczna. Liście z winogrona nadziewane ryżem, kabaczki i bakłażany nadziewane ryżem, mięsem. To są słodycze, harissa, no to wiadomo, co to jest harissa, większość też, baklała, też państwo wiecie, co to jest baklała. No i dużo, mnóstwo różnych rzeczy można. I właśnie teraz mój mąż się tak tym zajmuje właśnie i tak czasami robi jedzenie, jakby ktoś, ja zostawię też na Facebook, mogę zostawić mój adres, także jak ktoś będzie chciał po arabsku coś zrobić, też można zrobić. Tak, mój mąż, tak. I to państwo otworzyliście tu? Nie, nie otworzyłam, nie. Ja pracuję w ambasadzie jako tłumacz, ale męża tak popycham, żeby właśnie się uczył, mimo że to jest trudne, tak? Bo w Syrii mężczyzny raczej nic nie robią w domu, tylko pracują poza domem, tak? A tutaj, ale ja próbuję, żeby on tak, no żeby się poczuł, żeby próbował pracować, bo trudno z pracą jest tutaj, ponieważ nie zna języka. No co tam? Oczywiście tam są i konie, i wielbłądy. Muzyka arabska to się różni bardzo od muzyki
europejskiej i w ogóle inne instrumenty są, tak? Tak jak kanun jest rababa, jest no, te bębenki i oczywiście taniec brzucha jest bardzo sławny w tych krajach jako rozrywka. Każda dziewczynka w każdym domu to potrafi tańczyć taniec brzucha. To jest w krwi jakoś. Babki jak się spotykają razem, no to od razu włączają muzykę i zaczynają tańczyć. Jakie śluby są, jakie wesele są? Wesele też się różnią. Różni się jaka to jest rodzina też. Jeżeli tak na czarno chodzą wszyscy, no to kobiety osobno, mężczyźni osobno. Czyli kobiety się bawią osobno, mężczyźni osobno, a na koniec zostaje tylko rodzina, a resztę wszyscy się kryją, tak? Zostanie tylko rodzina pannie młodej i przychodzi pan młody, bierze tą dziewczynkę do domu. A jeżeli chodzi bez chustki, no to wtedy jest miks, tak? Czyli jest normalne wesele, tak jak tutaj, no podobne do tutaj w Europie, ale bez alkoholu. Nie ma alkoholu w ogóle na weselu. Wszyscy tańczą razem, w parach. Były kobiety i mężczyźni. Czasami jest tak, że pół wesela jest dla kobiet, a później przychodzi pan młody z dużą rodziną swoją i znowu tańczą razem, spędzają 2-3 godziny razem i ją bierze do domu. I to jest bardzo różnie. Czasami jest tak, że jedna siostra, tak jak mówiłam, w chustce, druga bez chustki. Było tak, że ja miałam taką koleżankę, co chodziła ona w chustce. I siostrę miała bez chustki i ta siostra miała wesele z brata ciotecznego mojego męża, tak? Czyli byłam zaproszona też na wesele. I w tym samym dniu ją spotkałam rano i ona mówi, że po południu musi iść do fryzjera, ułożyć sobie wygląd. A ja tak patrzę, bo ja wiem, że to wesele jest dla mężczyzn, dla kobiet, dla wszystkich. I ona w chustce chodzi. To też się zdziwiłam i się pytała mnie, że po co w ogóle ma iść do fryzjera, jak ona ma zakrytą głowę, nie? No to ona powiedziała, nie, no bo to musi dopasować tą chustkę do tej sukni i tutaj jakiś model ma jej zrobić, tutaj jakiś kwiatek ma jej postawić na tą, to i jakoś i dlatego to w końcu nie przeszkadza. I była na to wesele i tańczyła do samego rana, no bo to jej siostra, a siostra miała taką suknię kat właśnie, co wszystko było na zewnątrz. Więc to jest naprawdę bardzo różnie. Tutaj właśnie Aleppo, tu na tej uliczki miałam moje mieszkanie. Aleppo jest znane, że była budowa kamieniem białym i dlatego się nazywa Aleppo. I to są takie niektóre zdjęcia z Aleppo. I co się dzieje w tej Syrii właśnie? W Syrii to na początku wychodzili ludzie na ulicy, krzyczeli, że są przeciwko rządu, później się dostała broń. Później niby państwo zaczęło się bronić, później tamci też mówili, że chcą wolni być, że nie chcą tego prezydenta i tutaj upadły ludzie, krew się polała i zaczęła, granica się otworzyła, broń się dostała i kraje się podzieliły. Rosja na przykład stała po stronie rządu, Iran, a Europa na początku i Ameryka stała po stronie rebeliantów. Później do rebeliantów się dołączyli terroryści, później z tego wylągnęło państwo muzułmańskie, później z Europy przyszły, dużo terrorystów przyjechało z Europy właśnie, nie tylko z Europy, i z Chinach, i z Czeczenii, i z Libii, z Arabii Saudyjskiej, prawie 20-30 tysięcy terrorystów przyszło do Syrii i właśnie i broń się tam dostała i zaczęła ta wojna i niby każdy broni swoje i ludzie zaczęli tam, każdy gdzie mieszka, to stał po tej stronie tam, gdzie mieszkał. Czyli jak ktoś mieszka po stronie rządowej, to był z rządem, no bo tamci na niego rzucali bomby. A ten, co mieszkał po stronie rebeliantów, to jest po stronie rebeliantów, no bo rząd zaczynał rzucić na nich dużo bomb i rakietów. I dlatego ludzie się podzieliły, no i później znowu się podzieliła i teraz Kurdy właśnie tak. Teraz ostatnie zdjęcie dla Syrii to jest tamto. 2017 to tutaj. Tak jak tu wygląda Syria teraz, no rząd teraz odzyskał dużo rejonów Syrii.
No ale jeszcze kawałek jest przy Turcji, co rebelianci tam rządzą. Na początku to dużo ludzi wyszło przeciwko państwu, ale później jak zobaczyli, że grupy terrorystyczne zaczęły właśnie wejść razem z rebeliantami i się dostali do nich, no to dużo ludzi się wycofało z tego. Ale jak tak się opowie, jak traktują w ogóle czy ze strony rebeliantów, czy ze strony rządów, to jest strasznie. Jak ktoś na przykład zatrzyma ze strony rządu, ktoś zatrzyma z drugiej, znaczy zatrzyma ludzi, co mieszkają na przykład w Idlib, czyli z tego rejonu, co rebelianci są, no to wystarczy 15 dni, żeby tylko zweryfikować, co to za osoba jest, no to już wraca bez paznokci albo z popaleniem plecami i tak dalej, no torturują strasznie. I tamci robią to samo, to jest jak ktoś jest ze strony rządu albo z tego łam religii, co jest prezydent, tak, Alawijczyk, jak go zatrzymają, to też go torturują i strasznie go traktują, albo porywają, albo nie chcą oddać, albo wysyłają w kawałkach. I no i to jest tak, i parowania jest bardzo dużo, no i szejków się zrobiło bardzo dużo, no i to się tak pomieszało i tak się zrobiło. Przepraszam, ten ciemny kolor, Syrii, to co on oznacza? To państwo muzułmańskie było, to w 2014, a teraz już się zrobiło bardzo malutkie, się zrobiło ten rejon teraz. Już się tak powoli, to się skurcza teraz powoli. Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś pani wie o mieście Tartus? Tak, to jest nad morzem. A nie, to ja wiem, gdzie jest. No. Co z Rosjanami tam? No tam siedzą Rosjanie właśnie. W Tartus na przykład siedzą Rosjanie. Mam dwa bazy duże nad morze. W Lataki to samo, nad morze to Rosja. A Turcja weszła tam, gdzie rebelianci. Teraz jak koleżanki mam na przykład w rejonach, no bo tata pochodzi stamtąd, to Turcy teraz tam rządzą, wojsko tureckie weszło. Tam, gdzie Kurdy są, no to Ameryka jest, tak? I teraz właśnie bombardują, Ameryka bombarduje i w tym siły polskie też są, dołączają do tego, tak? Niektóry, tak. A no to Rosjan jest i co oni tam mają? Bazy mają, bazy. No to ja wiem, że mają, ale wie pani co? Znaczy co mają? Okręty podwodne. No nie, okręty podwodne. Znaczy opowiadają, no to opowiadam, są mi wojska tam, tak? Były, teraz to ostatnio, to jest 2-3 dni temu, ponoć wycofało się wojsko, no ale bazy zostały w końcu. Także to się różni, za każdym razem jest coś innego, tak? Ale, no, ale tam rządzi, tak, rzeczywiście tam Rosja i Iran i z Libanu też Hezbollah też się dołączyło i to jest takie siły, co są przeciwko Ameryki, no bo troszeczkę dalej w morzu to stoją bazy amerykańskie. Także to jest, kiedyś baza amerykańska rzuciła 2 rakiety, Rosja ich wstrzymała w drodze i nie pozwoliła, żeby dalej. To jest tak naprawdę wojna, tak naprawdę nie Syryjczycy się kłócą między sobą, tylko jak się włączyli te większe kraje, to Syryjczycy tak naprawdę nie mają nic do gadania teraz. I dowód na to, że właśnie wyjechało z Syrii około 10 milionów ludzi. Jako uchodźcy, tak? Albo niekoniecznie jako uchodźcy, tylko w ogóle uciekli z kraju, no bo jak taki chłopak, co ma 18 lat, jeżeli żyje po stronie rządowej, to musi zdecydować, że ma iść do wojska czy nie. No to jak ma iść do wojska, to znaczy, że ma walczyć przeciwko swoich bratów, tak? Na drugiej stronie. A jeżeli żyje tam, gdzie rebelianci są, to też musi się dołączyć do nich, żeby walczył przeciwko rządu. Jeżeli żyje tam, gdzie państwo muzułmańskie, no to od razu też go biorą, jak już ma 13-14 lat, żeby walczył razem z nimi. Żadna mama by to, na to się nie zgodziła, nie? No bo to nie jest mentalność ludzi, co tam mieszkają. To jest wszystko obce dla nich wszystkich. I dlatego już wolą, żeby to dziecko wyjechało, niż żeby zostało i się wychowało w takich klimatach. Mhm. No. Nie wiem, czy jest jakieś pytanie jeszcze? Tak, proszę. Ale już nie, jeszcze z historii. Mhm. Czy coś zostało po kolumnie Szymona Słupnika? To jest przy Aleppo, tak? Tak, to jest taka cytadela. 50-60 kilometrów. No, to jest taka kolumna właśnie, co, tak, to jest duża cytadela właśnie, co się tam znalazła. Połowa jest bombardowana, a połowa stoi jeszcze. Jeszcze trochę, ale bo połowa jest bombardowana. Oglądałam niedawno zdjęcia właśnie stamtąd. Tak, to jest takie, to są takie zabytki, co są bardzo starożytne. Tak, i niestety, to były też takie rejony, co w nich duże walki były. A pani rodzina?
rodzina pani męża została, czy raczej też wyemigrowała? Rodzina moja, mojego męża to przebywała w Dubaju przez 3 lata, a teściowa teraz wróciła do Aleppo miesiąc temu i stwierdziła, że już się nie ruszy z domu, bo powiedziała, że wystarczy to powiedzieć, jak wyjdzie na balkon, to jej wystarczy. Nie chce żadnego kraju, chce swój dom i powiedziała, że tam chce umrzeć. Raczej starsze pokolenie tak. Nie jest skłonno puszczać. Nie, nie chce. Ona tak czekała, kiedy wrócić. Tak. Młodzież, no to tak, to szuka pracy, nie? No bo stabilność. A starsi ludzie, no jednak wróciła i siedzi w domu i już nie chce wrócić. Mimo, że syn wynajął jej mieszkanie do końca roku, ale ona już nie chciała wrócić. Ani teść już nie chciał wrócić. Jest troszeczkę spokojniej w Aleppo. Szczególnie te rejony, co odzyskało państwo, no ale druga strona, tam gdzie ten Idlib, no to dalej jeszcze rządzą wojsko wolne. Chyba już nie jedno pytanie, kim jest Kurdów, bo nie zapamiętałem. No 10% będzie, tak. Będzie. Mnóstwo też jest taki pasek Kurdów właśnie, co mieszka. Powyżej to właśnie ten żółty, tutaj zielony widać, z góry tutaj. Przepraszam. Teraz się zrobił taki rejon Kurdów, duży. I właśnie tutaj siły amerykańskie im bardzo pomagają. To tak jakby odzyskali od państwa muzułmańskiego i teraz są kurdyjskie. No. To właśnie to jest taka właśnie rola, że Turcja czasami się bawi na tym, czasami jest państwem, czasami jest przed. To jest najdziwniejsze właśnie, że człowiek tak 2 lata temu to Kurdy na przykład byli przeciwko rządu. Teraz słyszałam, że będą razem z rządem, tak? I Turcja jest przeciwko Kurdów, mimo że Ameryka im pomaga. I to jest takie wszystko poplątane. Kto z kim, to zależy jak politycznie na to się patrzy. Oni oczywiście najchętniej by chcieli zrobić swoje państwo, no bo już mają taki rejon w Iraku i by chcieli z Syrii i by chcieli oczywiście kawałeczek z Turcji, żeby mieć, żeby zrobić swoje państwo. Tak. No to jest, też jest ich marzenie, czy to się spełni, czy nie, to też nie wiadomo, dokąd to dojdzie. A w Polsce łatwo odnaleźć się takim rodowitym mieszkańcom, bo pani jest tak troszeczkę językowo, prawda? Szczerze powiem, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe i dlatego jak słyszymy na przykład, że w Niemiec, czy na przykład w Holandii albo w Szwecji, tak, to jednak są takie getta się robią, tak, i oni się zbierają razem, bo to jest trudne, to są jednak, no to jest inaczej, bo tak jak powiedziałam, są takie rzeczy, tak jak honor, nie, honor dla mężczyzn tam to jest ta kobieta, nie, a tutaj jak tak chodzi tutaj, patrzy dla niego, te kobiety wszystkie są rozwiązłe, tak? I by nie pozwolił, żeby ta swoja, żeby jego córka, żeby tak wyszła między nimi i no, żeby miała swojego boyfriend na przykład. To w ogóle nie jest przełykalne dla taty, co pochodzi z tamtych krajów, że to jest takie normalne. Czy to chrześcijanin, czy to muzułmanin, to nie ma znaczenia. To w ogóle nie jest przełykalne komuś, żeby swoją córkę na przykład puścić z kimś, mając 18-17 lat, żeby na przykład spała poza domem z kolegą na przykład. I to jest trudne, w ogóle to jest bardzo trudne. Ja też się bardzo martwię o swoich dzieciach, czy nie wiem, czy to przełknią, czy nie, bo to dla mnie też jest takie dziwne. Dla mnie to też jest takie za dużo, nie? No bym chciała, żeby tak w środku, ale czy mi się uda, czy nie, to też nie wiem. Dla nas to też jest bardzo ważne, tego pokolenia średniego na przykład, Tak, niektórzy tak uważają, ale jednak ta młodzież, jak gdzieś idzie, mając 14-15 lat w szkołach, nie, jak się tak na to patrzy, no to jednak to jest to normalne, że te dziewczynki, jak się tak patrzy na nich, no to, że każda ma swojego chłopaka, no to jest normalne tutaj. Ale to firmy mają bardzo duże znaczenie. Bardzo duże. Te amerykańskie, no. Tak. Naprawdę. To prawda. I dlatego właśnie tak mówię, że tam to otoczenie, tam gdzie się wychowają dzieci, tak, i nie tylko, i też szacunek do rodziców, to też mnie bardzo martwi, nie? No bo jednak tam to środowisko, babcia, wujek i to wszyscy, nie, dookoła bez przerwy wkładają temu dziecku, że ten szacunek do rodziców jest bardzo, mama i tata są najważniejsi, nie wolno ich obrażać, nie wolno, bo to przeciwko religii, od razu pójdziesz do piekła,
kim ci niedobrze powiesz i tak dalej, to wszystko jest takie do głowy, nie? To jest takie nasycane od maleństwa. A tutaj to nie jest takie proste w środowisku, to tylko, no to nie jest tak. To jest ten bunt tutaj czasami od dzieciach można zauważyć, no nie, czasami się zwracają nieładnie do rodziców, no to nawet jak rodzice są starsi, to nie jest taki obowiązek, że każdy musi pilnować swoich rodziców. To też się martwią właśnie o tym. To są takie, no. Ale z drugiej strony też można powiedzieć, że Polacy na przykład są szczerzy. To mi się bardzo podoba, że jak ktoś jest dobry, to od razu widać, że jest dobry. Jak ktoś nie chce pomagać, to od razu powie, że nie chce pomagać. Tam ludzie, można powiedzieć, że kręcą więcej, tak? Że można, że oni by pomagają, że chcą, że wszystko okej, dobrze. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy będą pomagać, czy nie chcą. Nie widać, no bo ta opinia jest bardzo ważna, tak? A tutaj to na to nie zwraca się uwagi i od razu człowiek jest szczerejszy. Tak, tak zauważyłam, że tutaj więcej ludzi są. Od razu można poznać ludzi tutaj tak więcej. To proszę powiedzieć, dlaczego uciekają do Europy, skoro tej Europy nie tolerują pod tym kątem, o jakim pani mówi, a nie uciekają do krajów arabskich, czyli pokrewnych w kulturze syryjskiej? Znaczy, uciekają też. Na przykład w Libanu to jest prawie 1 000 000 Syryjczyków. Liban to ma 4 miliony, tak? Czyli co piąty Libanczyk już jest Syryjczyk. W Egipcie jest 2 miliony, w samej Turcji jest 3 miliony, tak? Czyli ci, co mają pieniądze, to uciekają do krajów arabskich, bo kraje arabskie nie pomagają też, tak? Nie mają tyle pieniędzy, co im pomagać. W Europie to stać ich na naukę. Są otwarte kraje, tak? Więcej pomagają jako socjal. Taki człowiek, co stracił wszystko, jest na ulicy, żył dobrze, wykształcony był, dzieci miał wykształcone i raptem się znalazł na ulicy, no to tak myśli, żeby chciał też, żeby swoje dzieci wykształcić dobrze, tak? No do Libanu nie pójdzie, no bo nie ma pieniędzy. Z czego zacznie tam, tak? No to pojedzie dalej. Do Europy więcej, na przykład do Niemiec, tak, albo do Szwecji, no bo tam jest większy socjal, tak, mogą mu pomagać. To nie chodzi tylko o socjal, tylko można podstawę mieć, żeby dalej pracować i ułożyć sobie życie. I dlatego właśnie uciekają dalej do Europy. Ani nie są może Znaczy może to może, ale czy każdy stać go na to, żeby miał, może mieć tych czterech żon, ale tak naprawdę to nikt tego nie praktykuje, bo jeżeli chce mieć, no bo to nie jest kochanka w końcu, tak? Kochankę to można mieć na miesiąc, na dwa, na trzy i tak jakby się nic nie stało. A żony, no to już na całe życie. Jak jedna żona ma dziecko, to i druga ma mieć dziecko. Jedną ma upewnić mieszkanie, drugą też ma kupić mieszkanie. Jedną ma 3 dni, na drugą 3 dni. Tak? Później on ma ból głowy. Na początku 3 miesiące to ma ból ta pierwsza żona, tak? Ale później to on cierpi, a oni się pogodzą i rozmawiają razem, jest dobrze, ale z nim to on w końcu nie nadąża, więc to musi się bardzo zastanowić, zanim mieć tą drugą żonę. To nie jest taka prosta sprawa, że druga żona i koniec, już ta druga. I poza tym pierwsza żona, jak się nie zgodzi, to ma prawo do rozwodu. To nie jest tak, że weźmie drugą żonę i ta pierwsza musi się zgodzić. Ona ma prawo się rozwieść i ma prawo powiedzieć, że się nie zgadzam na to. Są, ale zdecydowanie mniej niż tu w Polsce. Na pewno. Nawet no, nie można porównać. Można powiedzieć 1-10%, co tutaj w Polsce. Bo tutaj bardzo dużo tych rozwodów jest. No tam jednak więcej kobiety wytrzymają więcej. No można tak... No, mało jest rozwodów. Nawet więcej... No rodzin jest więcej układanych. Mało rozwódek jest. Bo też ta opinia też ma swoją rolę, nie? No bo rozwódka, to też inaczej na nią patrzą ludzie, to nie każdy później może wyjść za mąż, nie może mieć kochanka też, no to jest, też musi się bardzo długo się zastanowić, zanim taką decyzję. A kiedy mogli się Syryjczycy rozwodzić? Od kiedy mogą? Od kiedy mogli? Mogli się rozwodzić? Od dawna, bo w ogóle w wiarze muzułmańskiej rozwód istnieje, tylko że jest napisane w Koranie, że rozwód jest najbardziej, co Pan Bóg pozwolił, ale ją nie lubi. Czyli to jest taka najbardziej nielubiana, pozwolona rzecz przez Boga. O, ale możliwe. Jest pozwolona, ale
nielubiana przez Boga, ale można. A na ślub cywilny jakaś taka ceremonia odpowiadająca naszej kościelnej? Jest ślub cywilny, ale to niekoniecznie. Jeżeli jest ślub normalnie u państwa, to już... Bo ślub cywilny chodzi o to, że musi być dwa świadków i ten, co pisze ten ślub. I to już jest ten ślub cywilny. To już się zrobi w ogromnym gronie, czy to się zrobi dwa osoby. To już zależy od panny i pana młodego. A jeżeli w ogóle nie zrobią tego śluba cywilnego, tylko po prostu pójdą do urzędu i zapiszą, to też już jest uważany jako ślub cywilny, no bo są dwa świadki i to jest napisane na papieru. Więc to ustąpi tego ślubu cywilnego. Niektórzy robią tak, że mają ślub cywilny, właśnie ten papier i dwa świadków, ale nie mają ten ślub właśnie, nie jest zapisany w urzędach, tak? No to wtedy jest jako żona, ale później ma problemy z prawem. Czyli jak umrze ten mąż, no to nic jej nie udowodni, że to był jej mąż, tak? A jak urodzi, to od razu jej państwo też uzna ten papier, czyli tych świadków i uzna, od razu też jej zapisze, że to był ślub uznany ze strony państwa. Ale to musi już odprawę zrobić, żeby udowodnić, że to był jej mąż. To ja dziękuję państwu bardzo, że państwo przyjechaliście i spotkaliście. Dziękuję bardzo.